Mamy 35 uczestników, którzy znaleźli swoje ciepłe miejsce. Są to osoby różne, w większości są to osoby samotne, które znalazły tutaj miejsce, tak jak w rodzinie. To się zaczęło w tamtym roku. Projekt w ostatnim momencie dostał pozwolenie na realizację, szybkie zakupy, szybkie zamówienia publiczne. No jakoś się udało tutaj w tym budynku po byłej szkole podstawowej zagospodarować to, pozyskać środki, wyposażyć, wyremontować, kupić odpowiednie akcesoria, żeby zajęcia ruszyły i według modułów, które były w projekcie, ruszyliśmy zajęcia. Najciekawsze, co żeście wymyślili, zaproponowali seniorom, widać po nich, że są bardzo zadowoleni. Były zajęcia komputerowe, były zajęcia sportowe, fizjoterapeuta, prawnicze, psycholog, ludowe. Mieliśmy też wyjazdy czterodniowe nad morze, do Krakowa, Suwałki. Jeszcze jedziemy do Zakopanego. Nazwiska, panie Piotrze, osób, którym warto podziękować. Chodzi mi bardziej o nazwiska być może zasłużonych seniorów, którzy najwięcej wnieśli do całości grupy i instruktorów, bo tych też osób trochę było. Tak, Ireneusz Popławski zajmował się sportem, Andrzej Chwaluczyk, który zajmował się muzyką, pan Łukasz Wenda dużo wniósł tutaj, pan Tomasz Niedźwiedziuk i szereg innych instruktorów, których będziemy bardzo serdecznie wspominali. O, oczywiście rewelacyjny fizjoterapeuta Damian Kwiecień. Seniorzy, którzy stali się gwiazdami? Niektórzy tak, ale wyłoniły się też takie regionalne talenty ludowe w poezji i w śpiewie. Jak będzie wyglądał dzisiejszy wieczór? Dzisiejszy wieczór, jesteśmy po części oficjalnej. Jeszcze dojadą do nas oficjele, ale to za chwilę. Za chwilę też będzie część kulinarna i później biesiada przy muzyce. Panie Piotrze, padają pytania, co dalej? Co dalej? No jeszcze mamy takie zielone światełko na grudzień. Dostaliśmy do wykorzystania z oszczędności, bo żeśmy skrupulatnie to rozliczali, mamy 400 tysięcy jeszcze na grudzień, więc jedziemy do Zakopanego, jeszcze będziemy na 4 dni, będziemy jeszcze tutaj zajęcia mieli muzyczne, terapeutyczne i cukiernicze i przy okazji doposażymy kuchnię. Ja znowu powiem coś, co pewnie w wieku odpowiednio będę żałował, ale ja dzisiaj żałuję, że nie jestem seniorem i nie w waszym klubie. Oczywiście, panie Mariuszu, myli się pan, nie zaglądam nikomu w dowód, ale definicja Unii Europejskiej seniora to jest taka, ten kto skończył 50 lat i nie pracuje z seniorem. Dwa są szczęścia na świecie. Jedno małe, być szczęśliwym, drugie wielkie, uszczęśliwiać innych. Dla twojej osoby, kochany Piotrze, sentencja Tuwima trafna i prawdziwa. Bo właśnie ty od kilku miesięcy nas, seniorów, uszczęśliwiasz. Nie będę skąpić słów pochwały, bo szczere są i prawdziwe. Z niczego wszak zrobiłeś to, że niemożliwe stało się możliwe. Przejechaliśmy kraj wszerz i wzdłuż. Kraków, Wieliczka, Augustów, brzeg Bałtyku, Białystok, Suwałki, Lublin, Kazimierz, niekiedy tylko w dotyku. Muzea, kino, teatr, galeria już nie są obcym tematem. A kulturalne, wspólne wieczory zjednały jak siostrę z bratem. Trwaj chwilę w klubie seniora z emerytami. I cieszylibyśmy się bardzo, gdybyś powiedział, dobrze było mi z wami. Jak pani trafiła do tej bezpiecznej przystani? Bardzo szybko. Jeżeli się tylko dowiedziałam, że coś takiego się organizuje, byłam pierwsza zapisana do tego klubu.
no niestety mąż był przeciwny, początkowo stawiał opór, a później, jak się zorientował, że są takie fajne wyjazdy, wspaniała integracja, tyle jest zajęć, tyle gimnastyki, dołączył, jest z nami dzisiaj, jest, nie żałuje, jest przeszczęśliwy. Ale czy wy wiecie, że jeszcze czeka was wyjazd w tym roku do Zakopanego na 4 dni? Tak, to w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się. To jest no po prostu euforia. Coś takiego i termy. Panie redaktorze, coś wspaniałego. Nigdy się nie spodziewałam. Próbuję się wcisnąć na opiekuna waszego, bo na pewno potrzebujecie opiekunu. A to będzie nam miło. Dlaczego warto brać udział w tego typu wydarzeniach, uczestniczyć w klubach seniora? Po prostu my się tu... Wyjść z domu, tak. Każdy ma swoje rodziny, a my jesteśmy już w takim wieku, że no, mamy wnuki, ale nam się też coś należy w życiu, prawda? Realizujemy swoje marzenia i robimy to, na co mamy ochotę. A tu jest tyle wspaniałych zajęć, no, że chyba jest każdy zadowolony, żeby z tego nie skorzystać. Się dobrze bawią tam osoby. Czy był taki moment, taka chwila, takie wydarzenie, którą będę wspominała, już wspominam najbardziej? To może ostatnie, które jeszcze się nie wydarzyło, ale też byliśmy w Gdańsku i tam też były jakieś źródła cieplarniane, nie potrafię tego nazwać, ale to ja po prostu kocham wodę, kocham pływanie. To dla mnie coś niesamowitego i teraz się cieszę, bardzo się cieszę, że pojedziemy właśnie do Zakopanego i spędzimy na pewno cudownie ten czas. Dzisiaj na to spotkanie jesteśmy, można powiedzieć, w takim prawie komplecie, bo nie ma z nami wójta Jana Sikory. Jest obecnie nieobecny w pracy, przebywa na urlopie w dniu dzisiejszym. Ale tak, przyjechał z nami i przewodniczący Rady Gminy Zalesie, Wojciech Szymanek, ale przyjechała z nami także pani skarbnik Honorata Halimoniuk, która no, trzyma finanse w naszej gminie i bez pani skarbnik nie mogłoby się odbyć żadne wydarzenie, bo bez pieniędzy nie da się nic zrobić. No właśnie, spotykamy was na wydarzeniu dość ważnym dla seniorów w gminie Zalesie. Podsumowanie projektu, który trwał dobrych kilka miesięcy. No i w sumie wyszło to tak fajnie i ciekawie, że tak naprawdę trudno będzie teraz seniorom powiedzieć, że kochani, skończyły się fundusze, czas, stop. Tym bardziej, że oni rzeczywiście się odnaleźli tutaj i to jest jeden z najfajniejszych pomysłów, które my jako Radio Biper również obserwujemy na terenie powiatu całego, jeśli chodzi o integrację seniorów tej grupy społeczności. Tak, Klub Seniora w Kijowcu powstał jakiś czas temu, powstał z inicjatywy gminy, gdzie udało nam się pozyskać środki unijne na organizację tego Klubu Seniora. Początkowo zaplanowane było to w budynku szkoły w Berezówce, ale ze względu na to, że tam nadal funkcjonuje ta społeczna szkoła podstawowa, a w międzyczasie budynek szkoły podstawowej w Kijowcu zakończył swoje funkcjonowanie, bo tutaj to była druga szkoła, która społecznie pełniła funkcję szkoły podstawowej. Ta szkoła zakończyła swoje funkcjonowanie, swój byt i podjęliśmy decyzję, że jednak w Kijowcu będziemy organizowali ten klub seniora, na co Urząd Marszałkowski wyraził zgodę i bez żadnego problemu mogliśmy zrobić tutaj te zajęcia, zorganizować właśnie klub seniora. Przydały się pieniądze z Unii Europejskiej. Tak, szanowni państwo, to około 2 milionów środków funkcjonowania klubu seniora. Muszę powiedzieć, że jest to bardzo duża kwota przeznaczona dla ludzi, bo tak naprawdę wszystkie zajęcia organizowane w tym klubie seniora, wszystkie i kulturalne wieczory, to co mamy dzisiaj i to, co mam za swoimi plecami, zajęcia i fotograficzne, i zajęcia z psychologiem, i zajęcia z rehabilitantem, rehabilitacja, ale także zajęcia ruchowe, to wszystko, co seniorzy mogli... Wycieczki, tak. To były cztery wycieczki po całej Polsce, można powiedzieć, w najciekawsze miejsca Polski. Dziś jeszcze dodam, że w związku z tym, że mamy przedłużenie
o jeden miesiąc funkcjonowania klubu seniora zaplanowaliśmy jeszcze jedną wycieczkę zimową, oczywiście Tatry do Zakopanego, i mam nadzieję, że ta wycieczka się odbędzie, a myślę, że uczestnicy naszego klubu seniora będą nam za to też wdzięczni, bo naprawdę mogą skorzystać z fajnej wycieczki, z fajnych wszystkich atrakcji, jakie mogliśmy tutaj zapewnić w klubie seniora. To będzie dobry nowy rok, bo już wiadomo właśnie co dalej. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobry rok, bo kończy się finansowanie unijne, tak jak wspomniałem, do końca roku finansowanie unijne, ale mamy też tą informację i od pani skarbnik, i od pana przewodniczącego, bo klub będzie funkcjonował w dalszym ciągu, już wtedy za środki budżetowe Urzędu Gminy Zalesie. Będą to środki przeznaczone tylko na funkcjonowanie tego klubu seniora, także klub seniora w Kijowcu, bezpieczna przystań, nie kończy swojego funkcjonowania, będzie funkcjonował w dalszym ciągu. Może troszkę mniejszym zakresie, bo wiadomo, tych zajęć za środki unijne było bardzo dużo, było tych zajęć, można powiedzieć, taki naprawdę full. Dlatego niektórych to nowe życie się zaczęło. Dla niektórych nowe życie, tak, bo powiem tak, no i zajęcia, i fotograficzne, tak to co wspominałem, tu bardzo dużo nowych i talentów się pokazało, bo tak jak patrzymy chociażby na te prace, które są tutaj wywieszone w tym holu, widać, to wszystko robi bardzo mocne wrażenie i to wszystko pokazuje, że pomysł z utworzeniem klubu seniora był bardzo trafionym pomysłem. Petycja od nas, panie wójcie, również w pana imieniu, no coraz bliżej nam do tego wieku, nie ukrywajmy, to pociągnijcie ten klub seniora chociaż tyle lat, żebyśmy jeszcze my i pan wójt i my zdążyli również do bezpiecznej przystani przystąpić. Ja mam nadzieję, że klub seniora w Kijowcu będzie funkcjonował długie, długie lata, a próg takiego wieku to już 50 lat, także już niedługo i dla nas, także będziemy też mogli też przyjechać, ale po nowym roku zapraszamy też nowe osoby, bo wiadomo, że do końca roku są zorganizowane już te grupy osób, które mogą tutaj przebywać. Po nowym roku nie mamy tak jakby wskazań, ile osób będzie mogło funkcjonować. Będą chętni, zapraszamy wszystkich seniorów, wszystkie osoby chętne, które będą chciały swój wolny czas spędzić wspólnie z innymi osobami. Mieszkam sama. I było takie wezwanie i się zdecydowałam po prostu wziąć w tym udział raz. To wymagało wyjścia z domu. Obowiązki również były w domu różne, ale nadal są, ale jakoś to pogodzimy. No i właśnie, jak wyglądała pani przygoda? Wygląda cały czas, bo cały czas to trwa i będzie trwało. Bezpieczna przystań. Jak wyglądały zajęcia? Co pani zapamiętała najbardziej? Z czego się najbardziej ucieszyła? Co było przygodą, niespodzianką? No ja to jestem niedługo, bo dopiero od 1 lipca. Moje koleżanki, koledzy to dość już dłuższy czas. Tak. A ja tu z paroma osobami, myśmy tak późno dotarli. Ale jestem bardzo zadowolona, dziękując również dla kierownika, że jako nas jeszcze dopisał po prostu, bo brakowało czy coś. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego. No i na co pani jeszcze zdążyła, z czego skorzystała? Gdzie żeście pojechali, co żeście ciekawego zrobili? Z kim ciekawym żeście się spotkali, jakie były zajęcia? No, żyjąc tyle, ile już ma się lat, PESEL jednak, jak to się mówi, prawdę mówi. No, ale za swoje życie, co od lipca, co ja wszędzie byłam, no to bardzo, bardzo dziękuję, że ja przez tyle lat to nigdy nie zwiedziłam, co do tej pory przez te parę miesięcy. Jestem bardzo zadowolona, w tylu miejscach żeśmy byli i jeszcze mamy do końca, to jeszcze i do Zakopanego mamy na parę dni jechać. Także no bardzo, bardzo jestem zadowolona. Także i tu się i integruje się i jeszcze w domu się zrobi to, co trzeba. Tutaj na przykład co? Zajęcia, które pani najbardziej polubiła? Śpiewanie, muzyka, sport, rehabilitacja? Tak, bardzo jesteśmy zadowoleni z każdej czynności i rehabilitacji, w ogóle różne
takie... Tak, i zdjęcia, i można pokazać, o tam nasze robótki, o co na ścianie też robimy, kwiatki, no różności, także nie marnujemy czasu, aby tam same tylko jedne ploteczki czy coś. To nie były zmarnowane pieniądze z Unii Europejskiej? Nie bardzo, nie. Dziękujemy właśnie tym wszystkim, którzy nam to tak udostępnili i pomogli jednak i w dalszym ciągu. Dziękujemy jeszcze raz. No. I zadowolona jestem i w ogóle wszyscy jesteśmy zadowoleni. Polecałabym to innym seniorom? Oczywiście, aby tylko jak można było jeszcze zapisać, to bardzo chcą i zazdroszczą po prostu nam. Zostałem zaproszony na taką wspaniałą imprezę. Właśnie żona mnie zaprosiła, pan kierownik, jako mistrza sportu w naszej gminie Zalesie. To także pomysł na to i przykład tego, że właśnie kluby seniora zapraszały i mieszkańców, i okoliczne osoby znane i mniej znane, które w swoim życiu i swoimi dokonaniami coś osiągnęły. Pan jest tego typu przykładem. Tak, jestem takim przykładem i wszystkim seniorom polecam uprawianie sportu. Obojętnie jakiego, ale uprawianie sportu. Wróciłem, panie redaktorze, 20 lat temu do sportu, bo miałem przerwę i od 20 lat nie choruję. W ogóle jestem zdrowy, dźwigam duże ciężary. Mogę pokazać jeszcze dyplomy, jakie to są wyniki moje. Pewnie Franka Szabluka musi pozdrowić. No pozdrawiam, to jest mój kolega, Franciszek Szabluk. Choć troszkę, jak to się mówi, nasze drogi się rozchodzą, ale dalej współpracujemy. No. Współpracujecie. Tak. Co pan ma na sobie? To są te medale? To jest złoty medal. To jest złoty medal z Pucharu Świata, wywalczony 26 listopada w Sielcach, a to jest srebrny medal mistrzostw Europy, wywalczony 18 listopada w Nowym Sączu, w Federacji WPA, a to Federacji XPC, bo startujemy, ja startuję i syn i zawodnicy Zalesia startują w kilku federacjach tych sportowych. Silni są ci seniorzy w Zalesiu, także gratulujemy. Ja nie jestem od samego początku. Ja przystąpiłem tutaj po kilku miesiącach. Zwolniło się miejsce i dowiedziałem się o tym, że jest coś takiego i wtedy złożyłem deklarację i przystąpiłem. Że tak powiem późno, ale jestem z tego bardzo zadowolony, bo jednak pobyt tutaj, te kontakty z ludźmi, możliwość spotykania się, rozmowy, takich prostych, zwyczajnych spraw, prawda? Jest to bardzo fajne, jest to takie budujące. No. Zastanawiam mnie, czy w gminie Zalesie jest już głośno o klubie seniora Bezpieczna Przystań. Czy na przykład rozmowy w sklepie z pana kumplami, że tak się wyrażę, ale i z sąsiadami, i sąsiadkami, no właśnie, że słuchajcie, jest, działa, funkcjonuje, rozmawiałem, widziałem zdjęcia, widziałem relacje. Kurczę, dlaczego ja nie zapisałem się wcześniej? No myślę, że na pewno jest głośno i myślę, że na pewno są takie właśnie decyzje, że dlaczego i teraz jest mi trochę głupio, prawda, czy przykro, że tego. No, to wymaga trochę czasami odwagi? To znaczy tak, trochę odwagi i trochę takiej systematyczności, bo jednak ten program polega na tym, że jednak trzeba tutaj być, trzeba brać udział w tych zajęciach. No i na pewno jest to jakaś ograniczona liczba uczestników tutaj. To też jest taka kwestia, że no nie wszyscy mogą do tego przystąpić, także, ale wiem to dokładnie, że w trakcie trwania tego turnusu, czy jakbyśmy to nazwali, były nabory i kilka, tak, uzupełniające i kilka osób przystąpiło do tego programu. Z pana punktu widzenia, które spotkanie, które zajęcia, które warsztaty najbardziej zapamiętałem, które mnie być może zaskoczyły, bądź który wyjazd, wycieczka, w której uczestniczyłem, na pewno pozostanie w mojej pamięci? Wie pan, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć tak konkretnie, bo te warsztaty są dobierane, tak powiedzmy, do wieku, do zainteresowań ludzi, także
większość, ja myślę, że większość ludzi, którzy tutaj spotykają się, powiedzą to samo, że te wszystkie zajęcia są ciekawe. Wszystkie wnoszą coś nowego dla nas, wszystkie coś tam, czy chodzi o zdrowe żywienie, czy o też o jakiś tam sport, czy zajęcia kulturalne. To jest, wie pan, tak powiem panu szczerze, że w domu bardzo trudno się zmobilizować do jakichś tam ćwiczeń, prawda? Wstajemy rano i obiecujemy sobie, że coś tam może jutro zrobię, bo dzisiaj mi się nie chce. Tutaj się przychodzi, tutaj wszyscy to robią i niestety no, nie możemy sobie pozwolić, żeby usiąść i patrzeć, jak ktoś to robi, tylko musimy to wszyscy robić kolektywnie. No. Być może to słowo źle się kojarzy komuś. Nie wraca, ale... niech wraca. Ale... przygotowuje się już do wyjazdu do Zakopanego? A jeśli zdrowie dopiszę, to skorzystam. Jest okazja, trzeba korzystać, prawda? Bo zwłaszcza, że ten czas szybko leci. Decyzja była bardzo prosta w podjęciu, ponieważ kiedy przeszłam na emeryturę, szukałam jakiejś aktywności. Zależało mi na tym właśnie, żeby coś takiego powstało w gminie. No i się bardzo ucieszyłam. Oczywiście, marzenia się spełniają, ucieszyłam się, zapisałam się jako jedna z pierwszych. Czy są teraz, spotyka pani osoby, które rzeczywiście żałują, że mogłem spróbować? W rozmowach z sąsiadkami, sąsiadami? No, nie mówią tego głośno, ale myślę, że trochę tak, trochę żałują, tak. Wszystko mi bardzo pasuje. Przede wszystkim właśnie pan Piotr, który prowadzi to, umiał po prostu zainicjować takie zajęcia, które bardzo dobrze wyczuł, prawda, seniorów, które są potrzebne. No i ja bardzo mile wspominam zajęcia różne, takie rękodzieło, właśnie, czy takie wieczorki, no a wycieczki, no były wspaniałe, wycieczki ponad wszystko, bo ja zawsze lubiłam podróżować, zwiedzać. Na waszym przykładzie to prawda, że życie zaczyna się po 60, 50, 70. No, w moim przypadku też na pewno tak, bo zawsze to były inne priorytety, zawsze rodzina, dzieci, studia, no praca przede wszystkim. Pracowałam do 66 lat, nie no 5, 65. To by teraz pamiętać. A teraz korzystam po prostu z życia. To dobrze, że będzie projekt kontynuowany? Bardzo dobrze, cieszymy się wszyscy, cała grupa. Pomysły są na realizację kolejne? Czy uczestniczycie? Wasze pomysły są brane czasami pod uwagę, czy jednak jest to gdzieś tam już... Tak, tak, jak najbardziej. Zawsze właśnie kierownik pyta, co byśmy chcieli kontynuować, co na czym na nas zależy. Tak, jak najbardziej. Polecałabym to innym seniorom? Jak najbardziej. Dziękuję za to. Dziękuję. Kijki, kajaki, siatkówka, obrazy, fotki, degustacja, że nieraz bolała główka, a również inne części ciała, normalne już w naszym wieku. Jeżeli boli, wiesz, że żyjesz, pomoże dawka leków. Raz w tygodniu stawia nas masaż na równe nogi, prostuje garb, nastawia kręgi, spełnia też inne wymogi. Nauka tańca nie poszła w las. Każdy to chyba przyzna. Kiki, drygi, pląsy, szusy, dla nas to łatwizna. Nie wiem, czy wszystko ujęłam w strofy, tyleś nam tego przysporzył. A my życzenia chcemy ci złożyć, wdzięczni, szczęśliwi seniorzy. Cierpliwych dążeń, spełniania marzeń życzymy na każdy czas. W pracy, w rodzinie, wszelkich talentach. Niech Bóg nie szczędzi swych łask.